Witam wszystkich w dzisiejszym materiale, w którym będzie turbodiagnoza. Dlaczego turbo? No bo będzie o turbinie i będzie szybka. Dlatego pokażę Wam, jak sprawdzić usterkę związaną z brakiem mocy w Mercedesie z silnikiem 274, czyli benzynowy silnik czterocylindrowy i popularna usterka związana z brakiem ciśnienia do ładowania, a raczej zbyt niskim ciśnieniem do ładowania. Zapraszam Was do oglądania. Na wstępie szybko na temat tego, jak powstała usterka. Usterka powstała podczas jazdy. Jechałem ekspresówką i nagle mocy brak. Ja mu wciskam gaz, mocy przybywaj, a tu nic. Po prostu samochód nie chciał przyspieszać, więc zgasiłem, odpaliłem. Trochę lepiej, ale cały czas już mocy nie było takiej jak trzeba, czyli spadek był natychmiastowy i już nie wrócił. Nawet po zgaszeniu silnika, w momencie, gdy on stracił mocy, czułem, że jest słabszy. Myślę, że tak mu odeszło z 70 koni i później jak go chciałem na wyższych obrotach podtrzymać, no to już sterownik przeszedł w tryb awaryjny, no i po prostu przestał przyspieszać całkowicie. Więc w momencie, gdy zgasiłem, odpaliłem samochód, czyli zrestartowałem sterownik silnika, częściowo moc wróciła, sterownik wyszedł z trybu awaryjnego, ale tej mocy dalej nie było, więc pokażę Wam teraz kody usterek, przebieg, ponieważ jest prawdziwy przebieg w tym samochodzie, nie jest oszukany i zobaczycie, co dalej. Przebieg zapisany 116 tysięcy, czyli niedaleko odjechał od bariery 100 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o błąd na liczniku, czek nam się nie pojawił. Mam tylko kod zapisany w sterowniku silnika i teraz przejdziemy do kodów usterek. A zatem wchodzimy w sterownik silnika i kody usterek, które tutaj się pojawiły. To jest jeden kod usterki, zaraz go Wam pokażę. Niech się tylko skomunikuje launch ze sterownikiem silnika. Próbowałem zobaczyć na Global OBD czy też EOBD, czy ramka zamrożona jest, ale nie ma ramki zamrożonej, bo chciałem Wam pokazać, jaka jest różnica między ciśnieniem do ładowania zadanym a rzeczywistym. Natomiast nie pokazuje tutaj w ogóle tych wartości launch. Gdyby to była start diagnoza, to byśmy to zobaczyli, no ale nic. Mamy kod usterki The Boost Pressure of Turbocharger 1 is too low, czyli mamy za niskie ciśnienie do ładowania. Sygnał, czy też amplituda sygnału jest za niska według tej, którą sterownik sobie wysterował. Więc w tym momencie błąd jest zapisany i kiedy wyjdziemy sobie z kodów usterek, ponieważ to jest silnik benzynowy, nie ma tutaj jakby w przypadku doładowania problemu z korektami. Wejdę jeszcze w korekty, żeby Wam pokazać, czyli adaptację dawki paliwa. Te korekty są w normie, natomiast jeżeli byśmy mieli jakąś nieszczelność w układzie doładowania, to wtedy by nam się korekty rozjeżdżały. Tutaj te korekty się nie rozjeżdżają, ponieważ doładowanie częściowo jest, ono dopiero przy tych wyższych częściach, przy tym wyższym momencie obrotowym jest zbyt niskie, czyli przy wyższych wartościach obrotowych silnika, to po prostu korekty się nie rozjeżdżają. Przejdę sobie tylko do tych wartości. Tu mamy adaptację mieszanki, mamy na biegu jałowym, czy też na wolnych obrotach i na wyższych, na częściowych i na wyższych, na wyższym obciążeniu. Mamy wszystko w granicach lekko powyżej 1%, więc to jest w 100% normy. Także tutaj nie ma się co przyczepić, jeśli chodzi o nieszczelności. Zresztą podczas jazdy też nie słychać, żeby się gdzieś powietrze wydostawało. Dlatego przejdziemy teraz pod maskę i wysterujemy z komputera diagnostycznego gruszkę podciśnieniową od turbiny i zobaczycie, jak to wygląda. Tak wygląda silnik pod maską. Mamy tutaj oczywiście E-klasę, więc model 212, silnik 274, tak jak już wspomniałem. Mamy oznaczenie i turbina tutaj się znajduje z prawej strony silnika, więc zaworek, który nam steruje tą gruszką podciśnieniową, znajduje się w tym miejscu i odpalę silnik i wysteruję tą gruszkę. Zobaczycie, jak ona pracuje. Wchodzimy sobie w zasterowanie, wybieram Boost Pressure Control Transducer. Silnik jest na biegu jałowym,
W tym momencie nie jest wysterowywany, mamy 9% wysterowania, F4 go wysteruje i jak widzicie wysterowanie jest. Zrobimy sobie lekki zoom, żeby to było lepiej widać. Myślę, że będzie to widać. Jeszcze raz sobie odpuszczę i uruchamiam jeszcze raz. I widzicie, jak teraz jest wysterowany na 80%, ona po wysterowaniu deczko zaczęła nam wracać. Czyli tutaj nie ma... Jestem w stanie ruszać tym nastawnikiem, czy też tą dźwignią w momencie, gdy jest wysterowanie maksymalne. Tutaj nie powinno być ruchu w tym miejscu. Oznacza to dwie rzeczy. Albo mamy za niskie podciśnienie, albo mamy nieszczelną gruszkę. Więc w tym momencie zdejmę sobie wężyk i zobaczycie, co dalej. Więc wcisnę ją z tyłu i przytrzymam palcem. Tak. No i widzę, że delikatnie mi wraca cały czas tutaj ten pręcik, ale i tak nie ucieka od razu. Natomiast jest ta gruszka nieszczelna. To samo możemy zrobić w przypadku, gdy założę wężyk i go odpalę i wtedy mogę sobie po wysterowaniu zacisnąć ten wężyk i on powinien zostać w tym miejscu maksymalnym. Jeżeli on wraca, to wtedy również wiadomo, że jest nieszczelna ta gruszka. Bo może być tak, że ta membrana akurat się tak wygina, że częściowo może się sama wulkanizować, więc to jest też taka możliwość. Więc jeszcze go odpalę i pokażę Wam ten drugi sposób. Dobra, mamy odpalony. Troszeczkę przybliżę. Wysterujemy go. Sobie założę tutaj kombinerki. Dobra, wysterowanie jest. Jak widzicie, jak zaciskam, od razu zaczyna wracać. A powinien zostać w tym miejscu, w którym był w fazie początkowej. Czyli teraz zaciskam, a on się cofa. Dostaję podciśnienia, zamykam go i znowu się cofa, czyli wraca. No i jest to ewidentny problem z gruszką podciśnieniową. Dlatego najlepszym sposobem jest zawsze sprawdzenie tego na podciśnieniu maksymalnym lub ja używam do tego zazwyczaj samej pompki podciśnieniowej, bo w różnych tak jakby momentach uzupełniania tego podciśnienia, czy też wytwarzania podciśnienia widać, co się dzieje, czy zaczyna nam się to podciśnienie ulatniać, czyli powietrze nam się dostaje do wewnątrz, czy nie. Różne są usterki z tymi elementami, ale o nich może opowiem przy innym materiale, jak będę tutaj naprawiał ten element, bo dzisiaj oczywiście go nie mam. I teraz muszę po pierwsze powiedzieć Wam, jak wygląda wymiana tego elementu, bo ten element występuje razem z całą turbiną, a turbina kosztuje niebagatela nowa 13 tysięcy. Jak powiedziałem żonie, to powiedziała, że zwariowałem i że mam to naprawić. No i no muszę to naprawić, nie wydam 13 tysięcy. Niektórzy powiedzą, stać go na Mercedesa, to powinno być go stać na części. Ja bym też powiedział, na biednego nie trafiło, ale na głupiego też nie. Także w tym momencie muszę sprawdzić, po pierwsze odkręcić tą blachę i sobie zmierzyć, ile ma to cięgno, żeby do tej turbiny tę gruszkę z tym cięgnem po prostu zamówić nową. Ponieważ z oryginału jej nie ma, więc muszę ją znaleźć innymi kanałami. A zatem po odkręceniu tej blachy, nie wyciągam jej całej, bo nie muszę, żeby zmierzyć, ile ma cięgno długości, natomiast wychodzi mi, że ma około 175 mm, więc jeszcze zobaczę, jak tutaj w ogóle ta dźwigienka, czy już jest wytarta, czy nie. Nie, tam jest, stoi wszystko sztywno. Na tą chwilę to tyle, co potrzebuję sobie sprawdzić, żeby znaleźć tą gruszkę. Kurde, ale się szybko ściemnia już, masakra. Winter is coming.
Więc diagnostykę mamy zakończoną. Ja zamawiam tą część. Jak przyjdzie, to będę ją montował. Zobaczycie, jak wyjdzie. A mam nadzieję, że nie będzie kolejnego przysłowia: skąpy płaci dwa razy. Także zobaczymy na koniec. Więc ja ogólnie nie jestem zaskoczony tą usterką, bo jest to popularna usterka w tych silnikach, w tych samochodach z tymi modelami silników, więc niestety, ale te rzeczy się psują i to dość szybko, jak widzicie, bo przebieg jest niewielki. Co prawda tutaj też czas i różnice temperatur robią swoje w przypadku tych membran, ale rzeczywiście w przypadku tej turbiny te membrany dość szybko padają, więc jak ją wyjmę, zdemontuję, rozetnę, zobaczymy, jak wygląda w środku to uszkodzenie, więc na dzień dzisiejszy to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć.